Szczęść Boże w 23. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Upominać czy nie? Oto jest pytanie, bo dziś wcale nie jest to takie oczywiste. Napominanie przyjęło dwie skrajne postawy, ale żadna z nich nie ma znamion miłości. Pierwsza jest bardzo krytyczna i surowa, bo wytyka wszelkie błędy i uchybienia, a robią to ludzie, którzy uważają się za jedynych sprawiedliwych. Najlepiej, żeby żyć i działać tak, jak oni sobie tego życzą. Natomiast druga postawa jest brakiem upominania, jest pozwalaniem na życie wolności, które dziś przybrało postać bezstresowego wychowania. Po prostu wygląda to tak, jakby człowiek bał się brać odpowiedzialność za drugiego człowieka. Tylko czy takie sposoby nie wzbudzają w nas odrazy, niechęci, rezygnacji oraz czy nie są dla nas bezpośrednim zagrożeniem? Bo jeśli człowiek nie wie, co jest dobre, a co złe, to czy w swoim zachowaniu nie przekroczy pewnych granic i nie wyrządzi nam lub innym krzywdy? Ewangelia jasno i wyraźnie podpowiada, jak powinno wyglądać napominanie. Czym się należy kierować i jakie kroki podejmować, by uratować człowieka przed jego własnymi błędami. Człowiek jest gatunkiem stadnym, choć zdarzają się pojedyncze przypadki tych, którzy wybierają drogę samotników. Czym właściwie jest upominienie braterskie i kiedy ono jest prawdziwe? Kiedy jest podyktowane miłością? Po pierwsze, gdy jest szczerą troską o duszę i sumienie człowieka. Bywa tak, że upominienie odbierane jest jako atak, bo wielu ludzi żyje według zasady, że wszystko mi wolno. Może i wolno, ale czy wszystko przynosi korzyść dla nas? Zwłaszcza duchowo. Drugą cechą napomnienia jest potwierdzenie przez innych. Niekiedy upomnienie może być indywidualnym wymierzeniem kary albo udzielenia reprymendy, bo temu, który napomina, wydaje się to słuszne. Lecz jeśli dwie osoby widzą to tak samo, czyjeś zachowanie, które odbiega od normy, to wtedy jest to faktyczna troska. To też pokazuje, że chrześcijanin nigdy nie jest zostawiony sam sobie. Trzecią cechą prawdziwego napomnienia jest to, że nie ma być to lincz publiczny, gdzie teraz będzie można się pastwić nad człowiekiem. Tam, gdzie donosi się do mediów, że ktoś coś złego zrobił, nie zostawia się miejsca na miłość do grzesznika, który w swej słabości mógł się pogubić. I to, czego oczekuje, to przede wszystkim zrozumienia. Łatwo człowieka zniszczyć przez wyjawienie jakiejś przykrej prawdy. Ale jeśli coś okaże się fałszywe, to już nie ma za tym przeprosin i oczyszczenia z oskarżeń. Człowiek zostaje zostawiony sam sobie. I ostatnia cecha napomnienia to przekonanie, że miłosierdzie Boże mimo wszystko jest większe od każdego rodzaju zła oraz jest nieskończone. Tylko człowiek może powiedzieć sobie dość. Może nie mieć już siły, chęci i nadziei, że błądzący kiedyś się opamięta. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, uświadamiamy sobie, że tak naprawdę mówiąc, każdy z nas jest grzesznikiem, bo ciągle grzeszymy i upadamy, ale wszyscy też potrzebujemy pomocy. Dlatego nie może być w nas obojętności na bliźniego. Powinniśmy reagować w sposób godny i taki, w jaki sami chcielibyśmy zostać potraktowani. Upomnienie nigdy nie powinno przybierać cech potępienia człowieka, lecz tylko jego postępowania. Wiemy więc, jakie kroki mamy podejmować. Ale co zrobić, gdy nasza troska zostaje odrzucona? Zostaje nam modlitwa, bo przecież zawierzenie Bogu trudnych dla nas spraw, zwłaszcza dotyczących innych ludzi, prowadzi do skruszenia ludzkich serc. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Jezus jest obecny we wszystkich okresach życia swego Kościoła. Jego mistyczne ciało ożywiane jest przez nieustanne działanie Ducha Świętego. Zawsze jesteśmy braćmi, czy wspólnota jest wielka, czy mała. W końcu głęboka miłość i pokora pomagają nam znaleźć łagodność, która inspiruje nas do jeszcze większej miłości Boga i bliźniego. Niech Pan Bóg wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Panem Bogiem.